Jezus rzekł im: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wcześniej niż Abraham był, ja jestem. Ewangelia według Jana, 8 rozdział, 58 werset. Rozmyślaj nad tą zdumiewającą prawdą. Bóg objawiony w ciele sługi. Nic bardziej nie zadziwia mnie, jak to objawienie ja jestem lub myśl, że Jezus miał prawo powiedzieć ja jestem. Jakże oczywiste jest to, że nic poza darem wiary nie mogło nawet w pojedynczym atomie zrozumieć lub poznać prawdy w osobie Jezusa. A jednak przez doskonałość Jego objawienia w ciele każda dusza została postawiona pod odpowiedzialnością przyjęcia jej jako prawdziwego Słowa Bożego. Szeroki, przenikający fakt, ja jestem, wszechogarniające słowo, musi natychmiast zamknąć wszelkie kontrowersje. Nie ma neutralnego gruntu. Albo musisz być przeciwnikiem Boga, albo pokłonić się przed tronem Bożym, albo musisz stać w strachu przed Jezusem, albo musisz powiedzieć: pocałujcie Syna, jak mówi Psalm 2, werset 12. Panie Jezu, jak bardzo winniśmy być Ci poddani. Słyszeliśmy o Tobie, ale teraz oczy nasze widzą Cię, brzydzimy się samymi sobą, odczuwamy niechęć do samych siebie z powodu naszych dróg. Czy widzimy to wspaniałe i podniosłe piękno w Jezusie? Czy widzimy je? Nikt nie może go zobaczyć poza Ojcem, poza Bogiem Ojcem. Jest ono tylko w Panu Jezusie. Z pewnością powinniśmy przenosić góry, o ile byśmy w to wierzyli, a jednak jest to prosta prawda. Zastanów się nad tym, moja duszo. Jezus, którego znasz, ten, który jest obcy na świecie, wśród swoich jest ja jestem. Odtąd bądźmy martwi dla wszystkiego z wyjątkiem tego poznania. Jestem niezdolny do prawidłowego wyrażenia tego. Czytam Pisma Święte i rozmawiam z Jezusem, obserwuję Go na Jego drogach jako sługę i oto On, nawet wtedy jako sługa, jest ja jestem. Ja jestem, z którym jestem, którego drogą podążam, którego łaskę uwielbiam. Chrystus Pan jest połączeniem tych dwóch rzeczywistości, człowieka, odrzuconego człowieka, na którego patrzę teraz z najbardziej wdzięcznym współczuciem i obecnego wśród ludzi Boga. Jakże nisko stawia to ludzkie myśli, doświadczenia, osądy i wyobrażenia. Doskonałość Boga była tam wtedy, gdy Jezus kroczył wśród odrzucających Go ludzi. Sam Bóg, ale odrzucony przez ludzi. Co może się z tym równać? Lub czy może mieć miejsce coś równie wzniosłego? Niech to będzie moje doświadczenie. Chwała niech będzie Bogu Najwyższemu. Amen. Rozmyślaj nad tą zdumiewającą prawdą. Bóg objawiony w ciele sługi. Jezus rzekł im: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wcześniej niż Abraham był, ja jestem. Ewangelia według Jana, 8 rozdział, 58 werset.